nigdy już nie chciałam nagrywać o tej parze. Ale dzisiaj rano, jak jadłam sobie spokojnie śniadanko i przeglądałam YouTube'a, trafiłam na ten filmik. I pomimo, że wcześniej nie znałam Wigeusza, to natychmiast w niego kliknęłam. O, przez miniaturkę i przez tytuł, co nie? Tak ludzie klikają. Na kanale Saigo Kaplu 6 lipca tego roku pojawił się film z wywiadem i powiecie mi: o, co jest złego w wywiadzie, przecież wszyscy robią wywiady, wywiady są spoko. No i tak, zgadzam się z tym, ale co jeśli wam powiem, że Saigo Kaplu zaprosili do siebie gości nie po to, żeby z tymi gośćmi przeprowadzić wywiad, tylko żeby ci goście przeprowadzili wywiad z nimi. Ale dobrze, to jeszcze nie skłoniłoby mnie do opuszczenia mojej strefy komfortu, jaką jest komentowanie DIY. Wystrzeliłam z niej jak z procy w momencie, kiedy usłyszałam słowa, o których mowa będzie za chwilę, także zostańcie z nami! Czy sądzicie, że drama z Filipem Zabielskim, moim bratem, była potrzebna i czy serio nie oznaczenie was pod duetem to był powód? Była zdecydowanie potrzebna, dlatego że zmieniła podejście do tak zwanych duetów i VS-ów na TikToku, no. Dlatego że po tej sytuacji nasi fani, ale nie tylko nasi fani, ale ogólnie ludzie praktycznie pod każdym TikTokiem, gdzie jest VS, piszą, jeśli ktoś nie oznaczył, dlaczego nie oznaczyłeś osoby. Więc uważam, że było to potrzebne, bo nam o to chodziło i to zmieniło, można powiedzieć, że TikToka. Jeśli jesteście szerzej zainteresowani dramą, która wybuchła na TikToku i dotyczyła nieoznaczenia Oli i Kamila w filmiku, który nagrał Filip Zabielski, a gdzie wykorzystywał zrobioną przez nich w 30 sekund w pędzie planszę, to dla mnie to jest za duży poziom abstrakcji, ale Hop zrobił to bardzo dobrze, więc macie link w opisie. Ja chciałabym się raczej skupić na innym aspekcie tej sprawy, bo... I to zmieniło, można powiedzieć, że TikToka. Skoro tak bardzo zmieniliście świat, to czemu... To dlaczego tego przełomowego dzieła nie ma już na YouTubie? Ale spokojnie, to nadal nie jest powód, dlaczego was tutaj zebrałam. Powodem jest ta wypowiedź. Czyli nie lubisz starszych, czyli nie miałam rozsądku. Nie lubię, że starsze? No. No dlatego jestem Zolą, dlatego że tak, nie lubię starszych. W sensie takim, że nie mógłbym być ze starszą kobietą. A dlaczego? Dlatego, że chcę mieć 5 dzieci i nie byłabym mi w stanie urodzić, że tak powiem, takiej ilości, którą ja chcę. Aha. Więc nie mógłbym być na przykład z kobietą 35 lat, no bo nie zdążyłaby. Kobieta została powołana do życia jedynie w celach reprodukcji. Jak masz 35 lat, to już za chwilę menopauza i... Ale to nie o to w tym chodzi. Ludzie są w związkach tylko po to, żeby ze swojej tlęczwi zrobić fabrykę i wypluwać co roku następne dziecko. Kobieta nie ma mieć żadnych ambicji, ma być zdominowana przez samca alfę. Ale dobrze, niech każdy sobie rodzi ile chce dzieci. Chcesz mieć 20? Nie ma problemu. To nie chodzi o sam fakt marzenia o gromadce dzieci, bo ludzie mają różne potrzeby. Chodzi mi o to, w jak degradujący swoją partnerkę sposób mówisz to, Kamilu. Ja bym się na niego obraziła. A druga kwestia? Że jesteś takim rodzaczem dzieci. A druga kwestia? Taką maszyną, że no, rzuć mi te dzieci. A druga kwestia, że praktycznie będąc z taką osobą w tym wieku, jeszcze nie wiecie w jakim, ale no to daje mi gwarancję 30 lat tego, że będę miał kobietę, która będzie fajnie wyglądała. Uh-oh, retard alert! Szczerze, to nigdy się tego nie spodziewałam. Przez cały czas myślałam, że w tym całym movemencie, który twierdzi, że miłość nie zna wieku, płci, odległości, rasy i tych wszystkich innych utrudnień, chodzi głównie o to, że zakochujesz się w człowieku, że zakochujesz się w jego duszy, a nie w jego kasie, wieku czy płci. Bo to, co tutaj prezentujesz, możemy nazwać po prostu zwykłą kalkulacją matematyczną. Daje mi gwarancję 30 lat. Że przez 30 lat, jak z nią będę, będzie fajnie wyglądała. Kochani, odkryliśmy nowy poziom dna na polskim YouTubie. Kobieta jak pralka musi mieć dobrą gwarancję, a jak coś się spieprzy, to po prostu siup na serwis i elo. Ja nawet nie wiedziałam, że można tak przedmiotowo traktować człowieka i to jeszcze w momencie, kiedy ten człowiek siedzi obok i to jeszcze w momencie, kiedy chcecie to wrzucić,
publicznie do internetu. To już jest takie przegięcie pały, a najgorzej, że oglądają to dzieci. Chłopcy, którzy nauczą się, że w związku nie chodzi o miłość, o uczucie, o jakieś połączenie dusz, tylko o to, żeby pochwalić się, jaką się zajebistą dupę wyrwało. I dziewczynki, które lajkują ten film i wchłaniają taki pogląd, że traktowanie przedmiotowe kobiety jest spoko, że liczy się tylko wygląd. Jak bardzo w ogóle destrukcyjne jest to, co robicie. I wiem, że to teraz będziecie, Jezus Maria, co za typek, w ogóle chodzi mu o wygląd. Jasne, każdy w pierwszej chwili, chcąc nie chcąc, zwraca uwagę na wygląd, ponieważ tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie, ale wystarczy zamienić z daną osobą kilka zdań. Mam nadzieję, że przez ten cały czas waszego bycia razem mieliście okazję w ogóle porozmawiać ze sobą. I te kilka zdań sprawia, że możemy wyrobić sobie o nich opinię nie tylko na podstawie tego, jak ci ludzie wyglądają. Związek nie polega na tym, żeby sobie zrobić dobre zdjęcie na Instagrama. Związek to wsparcie i zrozumienie. To bycie z kimś dlatego, że kochacie tą osobę, jaką ona jest, a nie dlatego, że ma zajebiste, jędrne i młode cycki. No jakby mi chodziło o wygląd, to bym tak naprawdę za mało nie był, no bo co, mało jest dziewczyn w takim wieku. Gościu, jak ty się pogrążasz w ogóle? No nie tak, że ja mam... Nie wybierał tak, że o dobra, wezmę to jest, to jest tutaj w głowie lat, mojej po prostu. Będzie zrobił mi dużo dzieci, no nie? Nie, wcale! Tylko po prostu tłumaczy się tym przed swoimi fanami. I nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem jedną z tych osób, które powiedzą fu, stary dziad i młoda dziewczyna, bleee. Dla mnie to w ogóle mogliby się z tego nie tłumaczyć. Ale skoro postanowili to zrobić i postanowili to wrzucić na YouTube'a, to... to ja mogę się o tym wypowiedzieć. Hejt! Pierwszy raz hejcik, dawaj! Boże, tylko nie oni. Jako jedyni na ty nie potrafią na klatę przyjąć szczerości, tylko dają bany. No ale taka jest prawda, jak w tym komentarzu. Jesteście idealnym przykładem osób przewrażliwionych na swoim punkcie i nie radzących sobie z jakąkolwiek niepochlebną opinią na wasz temat. Robiąc coś publicznie, musicie się liczyć z tym, że komuś może się to nie spodobać, jeśli ta osoba będzie chciała o tym powiedzieć. Ludzie mają różne poglądy i mają, kurwa, święte prawo, żeby je wyrazić. No, ale wy macie lepszy sposób na radzenie sobie z tym niż jakakolwiek polemika, prawda? Możesz podać nick, to damy bana? Dawanie banów, tak. Ogólnie to jest uważane, że to jest taka słabość. Tak, tak. Bo jest! Ale tak naprawdę, no po co mam dyskutować z kimś? Bo my nie blokujemy za opinię. Po pierwsze, po co na przykład mamy mieć na kanale kogoś czy tam na TikToku, kto pisze nam, nie lubię was? No to po co? No tak. Okej. Okay. To niby nie jest hejt, opinia, ma prawo nas lubić albo nie, my nie mówimy, że wszyscy nas lubią. Ale nie, no ale lubić. Rzadko się... Ale po co tam siedzisz, no, piszesz komentarz, nie lubię was. Bo ma prawo i nie możecie mu tego prawa odbierać. Jeśli ktoś jedzie po kimś ze względu na rasę, orientację seksualną, wygląd i po prostu nie krytykuje tego, co dana osoba robi, tylko tego człowieka, to wtedy jest hejt. Jeśli ktoś atakuje was niecenzuralnymi wyzwiskami albo życzy śmierci, bo też są tacy ludzie, to wtedy jest to hejt. Ale jeżeli ktoś mówi, nie podoba mi się to, co robicie w internecie, moim zdaniem jesteście sztuczni i propagujecie niewłaściwe wzorce wśród młodzieży, to ma prawo to powiedzieć. No ale nie banujemy za nie lubię was, tylko nie, na przykład... banujemy. Przewija. To już jest tak ironiczne, bo wy przecież na swoim kanale bardzo lubicie czytać komentarze i wyrokować, czy jest to opinia, czy hejt. Śpieszmy się kochać youtuberów, tak szybko zostają raperami. Tak jakby sobie kpinę po prostu. Kpina, czyli jakby hejt. Tak jak ja bym zaczęła nagrywać odcinki o chemii organicznej, bo mam mniej więcej takie samo pojęcie o niej, jak wy o krytyce i hejcie. Może jakiś kolab z coachem Mike'iem? Ale po co tam siedzisz? No, piszesz komentarz, nie lubię was. Tak samo ktoś może powiedzieć, po co nagrywasz te filmy. Bo możesz. I każdy może to ocenić. Po to jest ta sekcja komentarzy. Proszę, wyjdźcie już z tej bańki, w której myślicie, że wszędzie latają jednorożce i każdy kocha każdego. Kiedy robicie coś w internecie, zwłaszcza kontrowersyjnego, musicie liczyć się z tym, że ktoś będzie chciał wyrazić na ten temat swoją opinię. Że niektórzy się z tym nie zgodzą. Boże, to jest tak proste. Ja na przykład na swoim kanale lubię wsadzać palec w mrowisko i po prostu krytykować często popularne osoby, za to, co robią w internecie. I wiecie co? Dużo osób się ze mną nie zgadza. I co z tego? To nie ja wam zdjęłam filmik o mnie. Wy sami to zrobiliście. Ale po co tam siedzisz? No, piszesz komentarz, nie lubię was.
to po co nam taka osoba? No. No to do widzenia. Idąc tym tempem, niedługo będziecie mieli na koncie tyle samo ofiar, co Olfaktoria. Gratulacje! Jesteście naprawdę zajebistymi osobami, żeby wypowiadać się o hejcie. Jeżeli bardzo zdenerwował Was mój film i wprowadził po prostu w stan agonii, to możecie na niego odpowiedzieć. Proszę bardzo, ja czekam na to. Tylko jakbyście mogli tym razem powiedzieć, jak się nazywam, to byłoby fajnie. Tak więc dobrnęliśmy do końca, ja musiałam to zrobić, bo po prostu trafił mnie szlak, jak to obejrzałam. Naprawdę mało co w internecie doprowadziło mnie do takiego stanu jak ten film. No, a w sobotę malowanie obrazków. Elo!